Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 3, lecimy po nasze dusze. Nie jest ich dużo, tam nie ma ich zbyt wiele, ale zawsze warto. Tylko no właśnie, czy kurde nie przydałaby mi się lepsza tarcza? Kurde przydałaby się, serio. A ten ma bardzo fajną, jedną z lepszych, ale też jedną z cięższych. Dobra, nie, dobra, już skopałem na początku. Nie było sensu antagonizowanie. O kurde, nie. Znaczy nie miało sensu antagonizowanie tego człowieka, po co? Jak ja tam biegnę po mojej dusze. No, jakby to weszło, to byłbym już martwy. Ej, nie. Zapomniałem, mogłem iść ulepszyć moją uchigatanę, w ogóle czy miałem Estusa wrzuconego, ej. Dobra, no i otwarte nacięcia. A może jakieś pchnięcie jeszcze? Ale nie, on sam też ma całkiem dobre pchnięcia i jeszcze, kurde, ale... Oni mają zdecydowanie więcej staminy ode mnie, albo moja zbyt wolno się regeneruje po prostu. Ale to jest moment, kiedy warto się uleczyć. Tuż przed jego szarżą. Ale ja i czwarte jeszcze dokładam do tego, no. A, bardzo wymagający przeciwnik, chyba że go wziąć na krótki dystans. Może jakieś plecy odsłoni. Albo niekoniecznie. A może zmiana kierunku, bardziej od strony tarczy. Nie. Krótkie obrót tarczą też posiada w swoim arsenale. Nie. No kurde, ja bym mnie pchnięciem tarczą załatwił. No, już nie mam Estusa. Wierzycie w to? Nie zabiłem jeszcze jednego gościa, już nie mam Estusa. Ale mam za to to. I mogę delikatnie oszukiwać. Trzymać go maksymalnie na dystans. Maksymalnie. I wykończyć. Ale za takie coś nie dostanę na naszych przedmiotów. No właśnie. Nie, dobra, ale serio, muszę przysiąść raz jeszcze. Wystartujemy dokładnie w tym samym miejscu, tylko ten koleś znowu będzie żywy. Tylko to taka różnica, nic więcej. I lećmy po duszyczki. Zostawiamy na razie przeciwników okolicznych w spokoju. Albo raczej tutaj, to oni zostawiają w spokoju mnie. No ich jest tam całkiem dużo. A mi się przydadzą. Tylko już chyba źle zacząłem. Bo takich trzeba zabijać, eliminować, doszczętnie, ale właśnie, może to jest dobry sposób, ale ja w sumie nie, potworek się nie ruszył. Nie, myślałem, że potwór wymiecie ich za mnie. Po prostu pozamiata. Ej, całkiem dobry unik. Nie mam, gdzie były moje duszyczki? A, to tam na dole. Okej, dobra, to może jeszcze nie tu, ale... Ej, aby to nie było murka, ale dobra, są murki wszędzie. Ja, ten jaki ma zasięg, no. Teraz nie wiem co zrobić. No w pierwszej kolejności warto było kusznika włączyć z tego równania. Dobra, pięknie. Ale no kurde. No tu wyczuwam problem. Bo musiałbym zeskoczyć na dół. A nie wiem czy oni mi pozwolą. O nie, dobra, nie. Chciałem użyć cudu. Ale ten mi nie pozwoli. Chyba że go tak bezczelnie. Nie no, nie zbekstebuję, chciałem go zrzucić. Ale no, bardzo mi się nie podoba. No, dobra, no to przegraliśmy tam to 750 dusz. Nie wiem, czy to był pierwszy raz w tej serii, kiedy straciłem jakieś dusze, no ale no. W każdym razie w pierwszy raz w tym odcinku na pewno. Nigdy nic przyjemnego, kochani, no nigdy. Po prostu nigdy. Znaczy tam to 750 poszło latać i tak właściwie już nie muszę tam iść. Więc mogę sprawdzić, co jest tutaj na dole. No, ile mi pozwolą. No dobra, świetnie się zaczyna. Jeszcze gościu z halabardą. No nie, źle. Tak, pierwszorzędnie. A, jeszcze Peksteba zaliczyłem. W trakcie picia Estusa, no. Czy można być bardziej niegodziwym? Pewnie, że można. To może być zasadzka na mnie. Aha, jeszcze bombami na to. No pff, jasne. Łamacz kolczuk. Brzmi spoko. Tak jak widzicie, jestem w trybie turlania się wszędzie i tak właściwie w niewiadomym celu. Chyba, że coś tutaj jest. Nie, dobra, tutaj chyba znajdę chwilkę, żeby się napić. Nie, widzieliście ilu ich jest? Nieźle, co? No, i to już zaczęli trafiać, więc raczej tutaj właśnie w tym momencie zginę, ale... Cień szansy, bo ten... Nie trafił nożem, to po pierwsze, a po drugie... Oj, to jest wejście, nie. No już nie mogłem, po prostu. Już nie mogłem. Zagrodzili mi drogę. Zbyt wiele trupów przede mną i wszystkie żywe. Ja nie mam wrażenia, że tutaj tak za bardzo nasza łaputa lecę do przodu, że zabrakło tej ostrożności, tego taktycznego podejścia, które po prostu w Soulsach musi być.
jeżeli mam zamiar dobrnąć gdzieś dalej, no bo tak to będę cały czas się wracał do tego ogniska i progres nie nastąpi, bo przy okazji jeszcze tracę moje duszyczki. Więc dobra, zbadajmy te ścieżki, które już zaczęliśmy badać, ale będziemy próbowali czyścić po drodze. Zawsze jakieś dodatkowe dusze przy okazji też jeszcze poprawią się moje umiejętności. No i też jest szansa, że uda mi się coś zdobyć. Jakąś tarczę, może bardziej stalową zbroję, a nie taki kubraczek po prostu. No, ale chociażby ich tarcza wydaje mi się, żeby już była lepsza od tej, którą ja mam. No, dobra. No, zobaczmy jak spadnie. Uuu, ale brzydko się zakleszczył, bo chyba... No chyba, że rigor mortis już zaczęło działać. Nie, bo strasznie brzydko mu się wbiła ta deska. No, nie, no dobra. Fizyka zwłok w Dark Souls zawsze była świetna. Po prostu zawsze. Cóż, można było zwłoki za sobą ciągnąć. No, jak trzymałeś się czasami jak rzep się ogona, no ale... To ma swoje uroki. To ma swoje piękno. Bo później można się pobawić z takimi zwłokami. Jeszcze zrzucić je na przykład w przepaść. Albo z dużej wysokości po prostu popatrzeć, jak majestatycznie lecą w powietrzu. Nie, dobra, ale skoro nie tam, to warto może tu, ale no z tym trzeba było się zabawić. Albo zawalczyć. Tylko pytanie, czy on rozwala stoły, czy pójdzie naokoło? Tak jest, okej. Okay. Ja to wykorzystam, ja tu polecę. Dobra, kolejny próbował tutaj jakąś zasadzkę urządzić. A ja twardo brnę do przodu. I tak, i to jest dokładnie miejsce, gdzie zginąłem ostatnio, ale no właśnie. Tu był tłok. I tu się w tej materii nic nie zmieniło, oni cały czas żyją, ale... To są różne odnogi. No, wo, no przecież większość z tego już powinien zasłonić, ej. No, ej, nie straszcie mnie tak duchami, kurde. Na fakt, chciałem powiedzieć, że myślałem, że ktoś tam jest i faktycznie ktoś był. Więc to nie tyle, co mnie chciał przestraszyć, po prostu chciał mnie ostrzec. No dobra, jeszcze dodatkowo tutaj widziałem skrzynkę, ale przypatrzmy się, czy to przypadkiem nie jest... Nie, to raczej nie jest mimikra. Srebrna, trójkątna tarcza z orłem. Dobra, czyżbym właśnie tego szukał? Czy to zasili na stałe mój ekwipunek? Tak, na pewno tak. Bo wszystko ma lepsze. Idę, zaglądam z turlaniem. No, ładnie, ale nieładnie spadłem. Nie, dobra, z turlaniem pozostało to samo, więc nie wiem, jaki jest ten próg procentowy, który wyznacza mi nagle gorsze turlanie. Dobra, piesek poleciał na spacer. Świetnie, ale dobra, sprawdźmy tą tarczę, czy na pewno zasłania w 100%. Tak jest. I o to właśnie chodziło. To jest na dłuższą chwilę moja domyślna tarcza. Sobie będę korzystał. Dobra, no to mamy i fajną tarczę, i fajny miecz. Teraz przydałaby się jeszcze zbroja. Jakiś hełm. Może zaklęcie, trochę więcej estusów. No, nie, inaczej. Podróż w Dark Souls 3 uznajmy za oficjalnie rozpoczętą już od jakiegoś czasu. Bo ten zestaw naprawdę zaczyna się już tylko polepszać. I fragment estusa. No właśnie, o wilku mowa. O to chodziło. Ale z tego co pamiętam, to był jeszcze jeden ważny całkiem przedmiot. Tylko podałoby się zająć... Chociażby częścią przeciwników. Ale z naciskiem na pieski, bo one są najszybsze. O, plus przy okazji. Kurde, chyba dałem się zakleszczyć, albo właśnie nie. Na szczęście nie. A dobra, będzie skakał. Albo po prostu spróbuję uderzyć w ziemię tylko. Luz blues. To mi daje dużo czasu. Na nie są kontrę, ale no właśnie. Halabardnik. No tutaj już gorzej. On ma strasznie duży zasięg. I sobie całkiem dobrą broń. Warto by z niej skorzystać. No i patrzcie, zasłoniłem się i ani grama obrażeń. Po prostu tylko stamina zleciała. No i o to właśnie chodzi. Każda inna tarcza moim zdaniem jest po prostu spalona już na starcie. No jak możesz nie zasłonić po prostu? Mogę zginąć przyjmując cios na tarczę. No ej, jak? Dlaczego? Po co? A, sięgnęło jednak. No ale no, kurde, machnął zupełnie w drugą stronę, a i tak trafił. No takie cięcia lubią wejść przypadkiem czasami, bo przechodzą przez schody. No właśnie, zróbmy to w ten sposób. Mam na to czas? Oj, chyba nie. Ale mi pomogła ta balustrada. No, ale pchnięcia mam szybsze od jego, na szczęście.
No i w sumie nie mogłoby być inaczej, no bo sorry, ja na pełnym biegu po prostu wyciągam broń przed ciebie, a ten musi oburącz sprawić, żeby wielka halabarda nagle zmieniła swoje położenie. I to całkiem sporo. Ej, dobre kombo na rozpoczęcie. No, takie na dzień dobry. A też przeturalnie tutaj było całkiem spoko, bo horyzontalne cięcie, prawda? Ale słabe. Tak, w sumie ja mam dwa odłamki tytanitu, to zaraz ulegnie poprawie, tylko wypadałoby ich mieć od razu więcej. Ale pytanie moje brzmi, no właśnie, czy to idzie rozwalić? Znaczy to tak, ale już tutaj te beczki wewnątrz chyba nie. I w sumie po co, jakbym się tam dostał, ale jakby coś tam było. Ale właśnie, o, i sobie pamiętam tutaj, oprócz pieska był jeszcze jakiś klucz albo inny ważny przedmiot. Właśnie, klucz do celi. Czyli jednak pamięć fragmentaryczna, ale jednak dobra. Pamiętam takie, no, strzępki obrazów. Fragmenty, motywy, jakieś połączenia umysłowe, ale... Cała lokacja? Nie, kochani, nie. Za dużo się wydarzyło. Za dużo gier, za dużo realnych lokacji, których topografię muszę zapamiętać. No po prostu mózg nie jest nieskończenie wielki po prostu i jego zasobność. Ale właśnie ten przedmiot jeszcze do podniesienia. Kolejny odłamek, to już będą trzy. Wydaje mi się, że jeszcze dwa i będę mógł zrobić dwa ulepszenia od razu. Więc teraz pytanie, czy tutaj jeszcze coś znajdę? Kurde, bardzo możliwe. Z tego co pamiętam, to na początku właśnie odłamków tytanitu pojawiało się sporo, właśnie dlatego, żebyśmy ulepszyli sobie chociażby jedną broń. No dobra, teraz mam lepszą tarczę, to już może faktycznie z nim powalczyć coś. No ale staminy mało, już chyba wiem, gdzie będę wrzucał następnym razem. Ale właśnie, no spodziewałem się jakiegoś... Ej, no ale powinien trafić w niego. Skoro nie trafił we mnie, bo ja zrobiłem dobry unik, to powinien chociaż wejść w niego, ale dobra, ostatni estus. Później już tylko pozostaje pomniejsze leczenie, nie? Dobra, olewam go. Tam była ścieżka ta... Ale tutaj też coś jest. I przedmiot do tego. Szeroki miecz. Broadsword pewnie. Tak po angielsku by to brzmiało. Ale to będzie kolejny miecz, który bazuje bardziej na sile. Pewnie. Sprawdźmy na szybko. Sztylecik. O właśnie, szeroki miecz. C na siłę, ale no, zabiera więcej. Jest lżejszy od Uchigatany? Serio? I ona waży? I kurde, trwałość słaba, a tutaj 80. Takim szerokim, krótkim co prawda, ale jednak szeroki miecz. I też szybko wycina. Ej, dobra, ale tak z ciekawości czystej. Sprawdźmy to po prostu. W warunkach bojowych. Dobra, backstaby, okej. Te w przypadku każdego miecza są fajne. Oj, ale robi kuku, robi kuku. A może ma jakieś pchnięcie? Ło, co to było? To było ale dziwne. Tak dziwne, że aż to chcę przetestować jeszcze raz. Co to było? A czy jak to przytrzymam, to co będzie? Większa szarża. Dobra, na tarczę to sobie mogę. Właśnie do końca widzieliście i tak coś zabrało. Czyli, pewnie do tego, że strzała była, znaczy sorry, pewnie bełt. A żeby był podpalony. No dobra, oczywiście zmieniam ten miecz. Na Uchigatane, gdzie to jest? No zresztą inaczej, nie czytaliśmy sobie jej opis, ale warto to zrobić. Wyjątkowa katana będąca dziełem zdolnego rzemieślnika z Krainy Wschodu. Idealnie naostrzona klinga przecina ciało niczym masło, powodując krwawienie, lecz jednocześnie szybko się kruszy. Umiejętność wstrzymanie. Przyjmujesz wyczekującą pozycję, by potem wykonać wypad ze zwykłym cięciem lub odparcie z silnym atakiem. Co? Moment. Co? Czemu ja tego jeszcze nie użyłem? Czemu ja tego jeszcze nie użyłem? Moment. To jak się używa... A tutaj! No czyli jednak. Ej, stop. Czy on się zostawił? Czy tutaj coś świeci? Nie. Ale moment, czy to zużywa... Tak, to zużywa magię, ale... Znaczy jednak, postawa mistrza... I to jest... Chyba... Kurde, moment. To warto wszystko przetestować. Nie, muszę pobiegać z tym mieczem. Więcej trochę. Ale właśnie, moment. Czy mi wystarczy? No, na uleczenie się wystarczy, na szczęście. Bo to pomniejsze leczenie jest naprawdę kiepskie, serio. I także zastanawiam, czy nie wywalić go w cholerę. Bo przynajmniej wtedy nie będzie mi kusiło, żeby zmarnować magię w ten sposób. Już bardziej przydatna jest strzała dusz, serio.
Ale no właśnie, tutaj jest nie do końca kompletna ta balustrada. Ale to może warto od razu, o, tutaj na podwyższenie. Bo nie wiem, gdzie jest koło z halabardu. Tam się kręci, dobra, na szczęście daleko. A, czyli co, zabrnęliśmy w miejsce, gdzie ostatnio padłem. O, i też bełty. Nie tylko bełty, tam jakieś bomby też lecą, kurde. Dobra, moment. Tam coś się kroi. A może to jakiś odłamek? Albo nie. Kolejny rycerz z Lotrik. No wielka szkoda, że nie go trafiłem, ale moment, to bardzo wyraźnie jasno świeci. Młot. Kurde, cięcia w plecy bolą podwójnie. Zawsze mogę tutaj próbować się schować. Z tego co pamiętam, tutaj było bezpiecznie. O ile nie wejdą. dobra. Co my tu mamy? Przyda się ogień. No, mogłem to bombą zapalającą podpalić, ale chyba nie o to chodzi. Chyba nie o to. Nie, ale właśnie, moment, czy mogę? Tak, nie, że mogę. Więc pozwólcie, co będę widział, to będę niż. Nie, uwielbiam rzeczy, sypią się w drobny mak. Przynajmniej tutaj. W życiu oczywiście też się to zdarza. Nie zawsze z rzeczami materialnymi, po prostu czasami jeszcze sypią się niematerialne rzeczy. I to zazwyczaj nie jest przyjemne. A tutaj... czysta chęć destrukcji po prostu. Jest. Ej, moment, czy to nie jest pani, która sprzedaje tam przypadkiem? The wait has been long unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner. Czyli jednak tam można wejść. Mały sztandar Lotrik. W jednym z lodowych screenów była informacja odnośnie tego przedmiotu. Zresztą warto to teraz też przeczytać lub zobaczyć, bo mamy w sumie dwa przedmioty, które ułatwią progres gdzieś. Już oceli dla złodziei i im podobnych, czyli bardzo możliwe, że tam na dole, gdzie zeszliśmy wcześniej chwilę. I przytrzymają głową pod bramą zamku, by wejść. No dobra, czyli to ułatwi przejście za bramę. No, halo, jestem od was, mam sztandar, choć nie każdy może mieć sztandar. Choć sobie może tylko ona rozdaje takie rzeczy. No, w każdym razie to dwa przedmioty ułatwiające progres. I też jedna ukryta rzecz związana z nią. Ja mógłbym teraz ją zaatakować i uruchomić... jak ona się nazywa? The Soul Dancer chyba? Nie, już nie pamiętam. W każdym razie jednego z końcowych bossów gry. I tak się właśnie zastanawiam, czy nie pokazać wam go teraz. Na pewno zginę, no nie dam rady go pokonać, nie z 20 czy tam którymś tam poziomem postaci, no zdecydowanie zbyt nisko. Plus jeszcze estusów zero. Kompletnie zero, absolutne zero. Zdrowia mało, many za mało na... uzdrowienie, no nie, no po prostu bym przegrał, bym zginął, ale bym pokazał wam tego bossa. Tylko nie wiem, czy wysoka kapłanka nie jest częścią jakiegoś questa. Ale wiecie co w sumie. Jeszcze z babcia? Nie, ale dobra, sorry, pogadajmy raz jeszcze. Dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Ej, droga błękitu. Ej, to dobrze, że jej nie zabiłem. Bo to jest pierwsze przymierze, do którego wejdziemy chyba. To znaczy, jeżeli będzie można to oczywiście przydzielić w jakiś sposób. Kurde, się broń namnożyło. Jeszcze, kurde, dwóch z nich nie mogę użyć. No ale trochę mnie to... w sumie nie, nie boli mnie to w ogóle. Ale czy ktoś potrzebuje więcej wzręczności? Nie, tylko Uchigatana 16 potrzebowała. I tu będziemy inwestować, bo tam wtedy skalowanie ze zręcznością też wzrośnie. No i obrażenia przez to zyskają. Na sile. Nie, dobra, przymierze. Gdzie to? Tu. Droga Błękitu, dołącz do przymierza, drogi Błękitu, czyli błękitni strażnicy, którzy będą strzegli siebie nawzajem i też innych graczy, którzy potrzebują pomocy. Nie, serio, zawsze warto pomagać.
No tylko nie podejrzewam, żeby po takim czasie ktoś grał w Dark Souls 3 od początku, miał około 20 poziomu. No ale w każdym razie, w lewym górnym narożniku teraz Droga Błękitu. Czyli słabsza wersja chyba jednego z przymierzy, które bazuje praktycznie na tym samym. Ale dobra, pokażę wam tego bossa. Nie będę pozostawał gołosłowny, ale też może w ten sposób. Chodzi o twoją śmierć, ale pogadajmy jeszcze. Go through the great gate, but beware the vile watchdog of the Boreal Valley. Brytan Mrocznej Doliny. Dobra, czyli skoro ona już się zapętliła, to może... What on earth? I cóż się stało? Znaczy, a, ona jeszcze żyje. I już nie. Co my tu mamy? Misa ślubów. Co to jest? Nie, ja za swoim, powiedzmy, pierwszym przejściem tej gry, no nie poczyniłem takiego haniebnego uczynku. No nie zabiłem jej. Nie stworzyła zagrożenia, była miła, dała mi dwie rzeczy. A umieść misę przy pomniku rycerza Kata. Moment, no to jest po prostu rycerz, ale... No właśnie, chyba jednak wam pokażę. Jednego z końcowych bossów gry. Tak wcześnie. I tutaj na pewno zginę. Jestem ciekaw, czy nie, na pewno nie uda mi się nawet jednego ciosu zadać, więc o to się nie bójcie. Wczujcie się w ten klimat teraz. Co tu się dzieje? Co ja zrobiłem? I to na własne życzenie. No ale też ku waszej uciesze pewnie. I swoją drogą ten strój jest też do zdobycia później, jak się już ją uśmierci. O ile się ją uśmierci? Tancerka z Mroźnej Doliny. No właśnie. Czy chociaż jeden cios uda mi się wyprowadzić? Chociaż jeden. Myślę, duszyczek dużo. Więc momentalnie w pobliże drzwi. Momentalnie. Ej, jakimś cudem udało mi się zadać już 3. I jeszcze uniknąć. Ej. Nie, dobra, oczywiście to był żart. To się nie mogło udać, ale 4 ciosy? Jakby nie patrzeć, weszły. Ej, dobra. Wiecie co? To można nawet spróbować zrobić już na tym etapie gry, ale to będzie naprawdę ciężka przeprawa. Naprawdę ciężka, ale delikatnie łatwiejsza, kiedy uda mi się ulepszyć Uchigatanę, sprzedając coś lub duszyczkami. Ej, dobra, zróbmy to. Ulepszę miecz, chociaż o ten jeden poziom, to znowu muszę coś sprzedać niestety, kurde. No i jeszcze sobie użyję żaru, tak przy okazji. Ale to jeszcze nie teraz, spokojnie. Kurczę, tylko za 200. Obawiam się, że ulepszenie może więcej kosztować. Mamy jeszcze 3 odłamki. A, i tylko do plus 3 ewentualnie można ulepszać odłamkami tego rozmiaru. Ale w sumie najdroższą z broni jest tutaj, kurczę, Estoch. To może warto by było z tym biegać jednak. No DD, a ten ma EID, no. No nie, no dobra, ale jednak obrażę. Ej, w sumie nie są aż o tyle większe. Serio, no ale dobra, ale to jest katana, to jest jednak, mimo wszystko, katana. Miecz prosto ze wschodu. Naostrzony jak cholera, ale przez to kruchy. Nie, dobra, w sumie jego kruchość chodzi. Ej, dobra. O, nie no, w sumie to jest pewne, że zginę, to po prostu stracę ten pierścień. Ale ja bym sprzedał jeszcze coś, to może i poziom jeszcze wbiję teraz. Ej, dobra, sprzedam go, bo wiem, że jest ich kilka. A ulepszenie mi się przyda, plus jeszcze dodatkowo zobaczę, ile będzie brakowało do nowego poziomu i wtedy, no, jeszcze raz spróbujemy z tancerką z Mroźnej Doliny. Wzmocnimy naszą Uchigatanę. No nie no, ale żadne młoty się nie będziemy bawić, ale właśnie, to jest skalowanie wzrośnie, więc chociażby o ten jeden trzeba po prostu Uchigatanę ulepszyć. Nie no, jakiś tam łuk, coś, nie, tych rzeczy się na razie nie opłaca, tylko właśnie, czy... Ej, jeszcze miałem fragment Estusa. Więc to można spalić przy ognisku. I ile na level? Ile na level? 3000, no kurde! Dużo będę musiał sprzedać.
No chyba żar. Jeden. Dobra, to będę musiał. No jedna bomba. Po co mi jedna bomba? Rzucę i znika. Co to jest? Blokuje odnawianie Estusa na pewnym obszarze. Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się tego użyć, chociażby raz. Więc nie. No dobra, resztę już wypadałoby zostawić, ale... Tarcza cel, no zwykły puklerz za 150 won. No i teraz starczy na level i jeszcze przy okazji fragment Estusa się użyje. Moment, gdzie to było? A jedna u kowala pewnie. Odecenę, że mogę spalić fragment kości, ale nie posiadam, więc... Czyli w sumie niepotrzebnie się dałem. Totalnie niepotrzebnie, ale dobra. Przejdź bliżej do niej. Co teraz wrzucić? No pasek staminy. Wypadałoby, żeby urósł delikatnie. No ale o jeden, dosłownie o jeden, jeszcze dwa poziomy będą miały równą stówkę. Czy wzręczność? No broń lepiej skaluje teraz. Wszystkiego, w sumie we wszystko co teraz wrzucę i tak to będzie dobre posunięcie. No dobra, może oprócz szczęścia, bo na ten moment nie jest mi potrzebne. No inteligencja też by była kiepskim wyborem w tym momencie, no ale no dobra, moment. Delikatnie więcej wytrzymałości. No narzekałem na braki w staminie. Ale teraz będę miał jednego Estusa więcej. I się zastanawiam właśnie, czy w tym momencie nie wrzucić go w popielną butelkę Estusa i będę miał wtedy... właśnie mogę wzmocnić. Tak, pewnie, że mogę. Jej liczba wzrosła i teraz tak, przydzielić jedną tu. Czyli mamy tyle samo zwykłych Estusów i możemy odnowić magię, więc strzał dusz mogę posłać dużo w tym momencie już. I w sumie z tancerką... Kurde, to nie jest chyba dobra taktyka. No ale mimo wszystko. Coś tam polepszyliśmy. Więc wracamy do tancerki. Po nasze dusze. Tak na szybkości jeszcze. Ale przygotuję sobie jeszcze jedną rzecz przed tym wszystkim. Na wszelki wypadek. Tutaj. Kość powrotu do domu. Bo bardzo możliwe, że tam stracę. Ale też właśnie, miałem jeszcze użyć żaru. Po prostu z akwipunku. No i o ile? No o niewiele podskoczył nasz pasek zdrowia. No dobra, może dzięki temu będzie jakiś znak przyzwania. Ej, ej, to się może udać. Ej, taki, no tylko żebym nie zginął gdzieś tam po drodze. Nie, serio, żebym gdzieś tam po drodze nie padł po prostu. No to by było autentycznie, monstrualnie słabe. Jakbym padł gdzieś po drodze. Jeszcze wsadziłbym żar, tamte duszyczki, które miałem. Ogólnie bardzo dużo bym stracił. Ale właśnie, moment. No chciałem jeszcze sprawdzić tą celę tam na dole, ale nie, dobra, spokojnie. No, nie zaczynajcie w ten sposób, no proszę was. No. Dajcie mi dojść tam do miejsca docelowego, chociaż... Właśnie, Uchigatana teraz więcej obrażeń zadaje, warto by o tym pamiętać. No i też chyba postać, która jest pod wpływem żaru, czyli powiedzmy jest rozpalona, też zadaje chyba po prostu więcej obrażeń. Ale dobra, może bym właśnie zrobił bełta w plecy albo coś w tym stylu, no... Dobra, teraz już darmowe duszyczki wpadną. Ja zdążę się uleczyć, delikatnie. Ale faktycznie tylko delikatnie, no bo tutaj już ten się czai. Ale koleś, widać ciebie, no jak chcesz zaatakować, to proszę cię wyskocz. Na solo. Ale jeszcze mogę się zasłaniać do woli. No ale blokować już nie. To znaczy no. No nie, dokładnie tak powiedziałem. No. Ale się brzydko zaklinowałem. Ouu, tam się to mogło bardzo źle skończyć. Nie tak się zastanawiam, czy w ogóle dobrą ścieżką teraz idę. Nie, tak zupełnie serio. Ej, 190, dwoma cięciami. Okej, dobra, to akurat było fajne. No to już było brzydkie, bardzo brzydkie. I niefajne, ale no dobra. Uciekam od niego, jak najdalej tylko się da. Bo to w ogóle jest zła ścieżka. Ja nie muszę iść tędy. Tutaj jest jakieś zejście. Gdzieś tu było. No nie chcę skakać z takiej wysokości, bo to jest tylko strata zdrowia totalnie niepotrzebna. Więc nie, no klasycznie zejdę po drabinie. Może właśnie jeszcze tych wypadałoby wyczyścić, zanim tu się zrobi przypał. Dobra, na szczęście padł jednym cięciem. Świetnie. I taki stan warto utrzymać.
Więc rozżarzona postać. No ale właśnie, a. Łapka raz. No ej, nie. No nie, na zwykłym kurde chłopku roztropku. No proszę cię, piechol. Wypadałoby też zawiszę poprosić w takim przypadku. Oj. Spodnie dezertera. Na pewno gorsze od moich. No dobra, jakieś delikatne leczenie. A może nawet podwójne. Nie, naprawdę zbyt dużo magii tracę, żeby się cieszyć z tego maleńkiego skrawka zdrowia, które się regeneruje. Za mało. Wspomożone leczenie to jest dopiero chyba ten poziom, który faktycznie warto rozważać. Pobierze połowę mojego paska magii, ok, ale praktycznie w pełni uzupełnia zdrowie. I to jest wtedy, no... Rachunek zysków i strat wtedy wychodzi na dużą moją korzyść. Dobra, 3 estusy. Dobra, za mało, żeby z tancerką wygrać, ale... No, ja chcę chociaż odzyskać tamte duszyczki. Chociażby tyle. A, żadnego znaku przyzwania tu nie ma. Dobra, na szczęście jest śmiertelność, kiedyś tutaj wchodzi. Ej, dobra, może spróbuję. Albo nie! Obojętnie gdzie? Byle daleko stąd! Won! Kurde! Ej, właśnie, jeszcze żadnego pomienia... Ej, nie znalazłem pomienia piromancji jeszcze. A tu jeszcze faktycznie oprócz czarów, cudów, dojdzie jeszcze piromancja i jeszcze tam gdzieś bym mógł wpleść łuk. Albo kuszek, kurde, dobra. Znacznie dużo rzeczy mogę tutaj zrobić. Naprawdę możliwości jest wiele. Ale klasyczne dla mnie podejście to jest kilka cudów, kilka czarów, no i miecz po łączeniu starczą. Taki klasyczny mój zestaw. Ale dobra kochani, w tym miejscu ja kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w kolejnym materiale z Dark Souls 3. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!